Czy granie w strzelanki, między innymi w Fortnite'a na padzie, ma sens? Dzisiaj zajmiemy się tym tematem, porozmawiamy sobie na spokojnie. Chcę poznać waszą opinię na ten temat, więc koniecznie napiszcie w komentarzu i być może wasze opinie wykorzystam do następnego odcinka, którym zajmiemy się podobnym tematem. Mamy, słuchajcie, jako osoba, która gra na Fortnite'a na Nintendo Switch, ponieważ no, chciałem spróbować mniej więcej jak to wygląda, jestem totalnym użytkownikiem od dziecka komputerów. Z konsolą, jaką mogłem się spotkać w moich czasach dzieciństwa, to był Pegasus, w cudzysłowie konsolą, prawda? No bo czy tak możemy to nazwać? Tam był taki padzik i też się w ten sposób grało, więc w większości przypadków, jeżeli chodzi o Pegasusa, no to tutaj nie było tego typu gier takich, wiecie, gdzie celujemy i tak dalej. No może kaczki, czy polowanie na kaczki, czy jak się nazywało ta gra, gdzie się korzystało z takiego pistolecika, który się podłączało do Pegasusa. Ale bardzo mi, jako właśnie takiemu użytkownikowi, który jest naprawdę wielkim zwolennikiem pecetów, użytkownikowi PC i komputera, bardzo trudno się jest przestawić na grę właśnie tego typu strzelanki, w cudzysłowie nazwijmy to strzelankami, możemy to inaczej nazywać, ale na potrzeby tego filmu tak to będę nazywał. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi na moje nazewnictwo. No, wracając do tematu. Mnie bardzo ciężko było się przestawić. Jak widzicie, ta gra jest taka toporna, robotyczna, powolna, więc na pewno zacznijmy od wad, no bo te wady tutaj widzicie przede wszystkim na ekranie. Może dla takiej osoby, która jest już, wiecie, te wady da się zniwelować, to od razu należy powiedzieć. Może osoby, które grają na padzie, nie będą w takim stanie. Jeżeli damy najlepszego gracza na padzie z najlepszym graczem na komputerze, to będzie różnica, myślę, że na korzyść osoby, która korzysta z klawiatury i myszki. Natomiast są na przykład w Apexie były takie sytuacje, gdzie osoba, która korzystała z kontrolera, wygrywała turnieje. Więc no, tutaj jest kwestia również taka do rozstrzygnięcia. Natomiast racjonalnie podchodząc na logikę, jednak użytkownik myszki i klawiatury jest w stanie wykonywać zakres ruchów nieco większy niż na padzie, więc to może być pierwsza taka wada tego, jak gramy na padzie w tego typu gry. Obrót postaci jest bardzo utrudniony. Trzeba wykonać więcej ruchu, tak, dłonią, żeby obrócić postać, chyba że są jakieś bindy, które pozwalają nam automatycznie obrócić się o na przykład 180 stopni, to by było ciekawe. Natomiast niewątpliwie mniejszy zakres ruchu kamerą jest wadą właśnie przy użytkowaniu czy graniu gry za pomocą pada. Gra typu strzelanki, bo pad niewątpliwie ma też swoje zalety do innego typu gier. Tego nie wykluczam. Natomiast tutaj, no, gracz na padzie, na przykład jeżeli naprawdę musi obrócić się o 180 stopni, no to musi wykonać pełny obrót prawego joysticka, nie? Także, czy innego drążka, więc tutaj akurat jest to niezbyt fajne. Myszką o wiele szybciej się to robi, tak? Na pewno precyzja celowania jest też gorsza. Są te aim assisty i tak dalej, natomiast nie jest to na tyle dobre, przynajmniej w Fortnite, moim zdaniem, chyba że ja po prostu nie potrafię sobie ustawić tego. Natomiast no, trzeba to zauważyć i to jest na pewno jedna z tych głównych wad, które wymieniamy przy graniu w tego typu gry. Jak widzicie, to celowanie jest mega trudne, przynajmniej dla mnie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, większość wad da się zniwelować do pewnego stopnia, grając cały czas, ucząc się, nabywając doświadczenia, pamięci mięśniowej i tak dalej. No po prostu praktyka czyni mistrza. No i co więcej, gra na padzie na pewno gorzej sprawdza się w grach, gdzie wymagane jest jednak to szybkie celowanie. No w takiego CS-a grać na padzie, Counter-Strike'a, będzie wybitnie trudno, prawda? Ale tutaj myślę, że
inne gry mogą w jakiś sposób, nie wiem, wspomóc to. Jest dużo osób, które w Call of Duty gra na padzie, co jest też ciekawe. Jest dużo poradników na YouTubie, które pozwolą wam w jakiś sposób ustawić pada tak, żebyście chociaż w pewien sposób zniwelowali tą przewagę myszki i klawiatury. No, ale no niestety, jaki jest pozytyw? Między innymi może chociażby to, że na padzie łatwiej te funkcje dodatkowe wykorzystać, tak? Mamy większość przycisków pod ręką, blisko siebie, więc da się oczywiście łatwiej obsługiwać te akcje dodatkowe, nie? No to jest niewątpliwie jednym z plusów tego. Także to bym na przykład, nie wiem, takie rzucanie granatów, okej, byłoby, jest o wiele łatwiejsze. Ustawiamy sobie szybko granata i rzucamy. No, przede wszystkim wygodniejsza też pozycja do grania, to jest też niewątpliwie, bo jednak mając dwie, słuchajcie, ręce na biurku, jest to ta, po pewnym czasie jednak ta pozycja jest niewygodna. To bym dał jako kolejną zaletę tych właśnie grania na padzie. Natomiast no, jednak, tak jak mówię, osobom, które lubią grać na padzie, które się od dziecka grają na padzie i używają konsol, o wiele łatwiej jest się odnaleźć w tego typu rzeczach. Ale to jest już kwestia praktyki, tak? Myślę, że trening czyni mistrza, praktyka również. Przecież nie od razu potrafimy jeździć na rowerze. Myślę, że jest to do wyuczenia. Natomiast ostatecznie, jeżeli miałbym podsumować, to czy gra na padzie w FPS-y czy w Fortnite'a jest dla ciebie dobra? To zależy tylko od twoich osobistych preferencji, prawda? No bo i umiejętności przede wszystkim, no bo to ty sobie wybierzesz. Ja mogę się nagadać, a to koniec końców i tak do ciebie należy decyzja, czy dobrze ci się gra, bo jednak to jest bardzo ważne w tym wszystkim, żeby gra, w której chcesz dobrze grać, żeby ta gra sprawiała ci też przyjemność, granie w to, a nie była katorgą i męką. No ja na przykład grając na Switcha w Fortnite'a, dla mnie to jest troszkę męka. Natomiast wiecie, też jak jeździmy na rowerze, upadamy, więc po pewnym czasie myślę, że w jakiś sposób do tego pada przywyknę i w jakiś sposób się przyzwyczaję. Także chcę poznać oczywiście waszą opinię na ten temat. Dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Czy posiadacie konsolę? Jeżeli tak, to czy na konsolach gracie w gry typu Fortnite, czy jakieś first person shootery, jakieś strzelanki? Dajcie znać, co wolicie, czy preferujecie pada, czy preferujecie myszkę i klawiaturę. A ja uciekam. Jeżeli wam się spodobał tego typu film, dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu dywagacji, rozważań i pogadanek. Do zobaczenia.